Jest 4 grudnia 2008 roku, a na pewnej amerykańskiej stronie internetowej z bardzo, że tak powiem, szokującymi filmami pojawia się pewien szczególny film, który zyska wielką sławę i stanie się lekkim viralem. Sam film trwa niespełna 8 minut, został nagrany w naprawdę okropnej jakości, ale przedstawia jeszcze bardziej okropne i popieprzone rzeczy. Na filmie trójka mężczyzn posługujących się ukraińskim językiem torturuje leżącego mężczyznę, uderzając go młotkiem w twarz. Film jest obrzydliwy i szokujący pod absolutnie każdym względem. I szybko nabiera gigantycznej popularności w internecie i na przestrzeni kilku lat staje się obrzydliwym fenomenem na miarę One Man One Jar. Tylko z tą różnicą, że One Man One Jar nikomu nie szkodził. Oczywiście pomijając autora filmu ze względu na jego głupotę. W tym konkretnym przypadku jednak doszło do czegoś znacznie gorszego. Do wielkiej tragedii, którą widzimy na tym filmie. I z biegiem czasu ten konkretny materiał nazwano Three Guys, One Hammer. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie była jedyna taka sytuacja i to nie był jedyny tego typu film. Tych filmów było więcej. Znacznie więcej. A co za tym idzie, takich samych, albo nawet bardzo podobnych sytuacji, także było mnóstwo. Jednakże, jaka historia tak naprawdę kryje się za tym konkretnym nagraniem i jaki ciąg morderstw ma związek z tą sytuacją? Moi drodzy, przed wami sprawa maniaków z Dniepropietrowska. Także, cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, w którym zajmę się właśnie sprawą Three Guys One Hammer i wszystkich 21 morderstw, które są powiązane z całą tą sytuacją. Nim zaczniemy, zostawcie jeszcze suma na kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka i Spotify'a, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc sam film do internetu wyciekł właśnie w grudniu 2008 roku, ale pochodzi z pewnego morderstwa, które miejsce miało znacznie wcześniej, a dokładniej w roku 2007 i teraz przenieśmy się do właśnie tamtego okresu. Tak więc wszystko miało miejsce w mieście na Ukrainie, w Dniepropietrowsku. I było to naprawdę duże miasto na Ukrainie. I nim przejdziemy do właściwej części tej okropnej sprawy, pierw muszę wam przedstawić niestety sprawców tego wszystkiego. Otóż za filmem Three Guys One Hammer, a także falą morderstw, która miała miejsce przed, jak i po tym filmie, była trójka chłopaków, bo mieli oni około 20 lat. Dwóch 19-latków z Ukrainy, Wiktor Sajenko oraz Igor Supruniuk, bo również trzecia osoba, czyli Aleksander Henza. Ci znali się ze szkoły i byli grupką znajomych. Aczkolwiek niestety nie taką zwykłą grupką znajomych, ponieważ już 25 czerwca 2007 roku miało miejsce pierwsze dokonane przez nich morderstwo. Ofiarą była 33-letnia kobieta, która wówczas wracała do domu po wypiciu herbaty w mieszkaniu przyjaciółki. Podobno wówczas Sajenko i Supruniuk byli na spacerze, tylko że ten drugi z nich miał przy sobie młotek i w chwili, kiedy mijali kobietę, zaatakowali. A w ciągu godziny od pierwszego morderstwa mężczyźni zaatakowali kolejną ofiarę, tym razem mężczyznę imieniem Roman, który spał na ławce w pobliżu miejsca pierwszego morderstwa. Sytuacja powtórzyła się 1 lipca w pobliskim mieście Nowomoskowsku. Również odnaleziono tam dwa ciała. Następnie 6 lipca ponownie odnaleziono kolejne ofiary, tym razem trójkę. Tyle, że na tamten moment morderstwa w ogóle nie były ze sobą wiązane. Nikt nie uważał, że mogliby za nimi stać ci sami sprawcy. To co ją łączyło to fakt, iż do dokonania owych morderstw używano tępych narzędzi, takich jak młotek. Jedną z ofiar była kobieta o imieniu Valentina, która była matką trójki dzieci. Miała również niepełnosprawnego męża. Następnego dnia dokonano kolejnych zbrodni, był to 7 lipca. Ofiarami była dwójka 14-letnich chłopców, którzy zostali zaatakowani podczas łowienia ryb. Pierwszy z nich zginął, natomiast drugiemu udało się uciec. Do kolejnych zbrodni dochodziło 12 lipca, a także 14 lipca, kiedy sprawcy zaczaili się w lesie na swoje ofiary i ponownie wykorzystali młotek. Co więcej, okres od 14 do 16 lipca był dość gorący, ponieważ wówczas codziennie odnajdywano dwa ciała. Od tamtego momentu nastąpiło jeszcze 13 kolejnych morderstw, a ofiary były selekcjonowane losowo. Bezdomnych, dzieci, osoby starsze, kobiety. I pozwólcie, że nie będę zagłębiał się w co obrzydliwsze szczegóły. I to właśnie z jednego z tych morderstw pochodzi właśnie ten słynny film, który lata po internecie, Three Guys One Hammer. Otóż mężczyźni nagrywali większość swoich morderstw i właśnie ta jedna zbrodnia wyciekła do internetu. Aczkolwiek wróćmy jeszcze do 2007 roku. 23 lipca wszyscy zostali zatrzymani, kiedy to Supruniuk próbował sprzedać telefon skradziony jednej z ofiar w lokalnym Lombardzie. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że ci bardzo często ukradali ofiarę, zabierając im właśnie telefony czy inne kosztowności, a później próbowali je sprzedać. Właśnie wówczas, po włączeniu telefonu przez właściciela sklepu, organy ścigania namierzyły jego lokalizację. Tak więc ci zostali aresztowani w niedługim okresie czasu później.
Niestety prokuraturze ciężko było ustalić jasne motywy tych morderstw. Lokalne media podały pewną wersję historii. Mianowicie w związku z faktem, iż każde morderstwo było nagrywane, albo przynajmniej większość, stąd też właśnie jeden z filmików wyciekł do sieci, uznano, iż być może ci chcieli się wzbogacić na sprzedaży tych filmów. Nawet mimo faktu, że cała trójka i tak pochodziła już z bardzo bogatych rodzin. Według relacji osób, które znały tą trójkę, ci chcieli nagrać 40 filmów przedstawiających morderstwa, ponieważ jeden z nich, mianowicie Sapieniak, miał być w kontakcie z pewnym nieznanym, bogatym, zagranicznym operatorem serwisu internetowego właśnie z takowymi filmami, który zamówił właśnie 40 brutalnych filmów przedstawiających morderstwa. I podobno zaoferował im za to dużą sumę pieniędzy. Aczkolwiek później z racji braku dowodów za bardzo nie uznaje się tego twierdzenia za prawidłową wersję. Ostatecznie detektywi stwierdzili, że było to dla nich hobby, że chcieli mieć wspomnienia, które będą wspominać, kiedy się zestarzeją. To brzmi strasznie. Jakiś czas później wiceminister spraw wewnętrznych Nikolaj Kopieński skomentował, iż dla tych młodych ludzi morderstwo było jak rozrywka lub polowanie. Następnie niecałe dwa lata później, 11 lutego 2009 roku, wszyscy trzej zostali uznani za winnych, a Sajenko i Suproniuk zostali skazani na dożywocie, natomiast Henza otrzymał 9 lat więzienia. W kwietniu 2019 roku poinformowano, iż Aleksander Henza został zwolniony z więzienia po odbyciu 9 lat. Obecnie jest żonaty i ma dwójkę dzieci. No i właśnie w ten sposób przedstawia się cała przerażająca historia kryjąca się za filmem Three Guys One Hammer. Aczkolwiek, żeby jeszcze nie kończyć tego filmu, rzućmy jeszcze raz okiem na sam film. Jest on niestety łatwo dostępny w internecie, ale i tak nie polecam wam go oglądać, bo to jest naprawdę jedna z tych strasznych rzeczy w tym okropnym sensie. Nie, że coś cię niepokoi, to jest przerażające, że to się wydarzyło. Mężczyzna z nagrania, które liknęło do sieci, został zidentyfikowany jako Siergiej Jacenko, a morderstwo widoczne na popularnym filmie miało miejsce we wsi Taromskie 12 lipca 2007 roku, a jego ciało odnaleziono 16 lipca. Mężczyzna w tamtym momencie miał 48 lat i niedawno przyszedł na emeryturę. Miał guza nowotworowego w gardle, leczenie sprawiło, że przez jakiś czas nie mógł mówić. W tamtym czasie mimo wszystko poszukiwał dorywczych pracy w całej wiosce, a głos zaczął odzyskiwać dopiero niestety w momencie tuż przed swoją śmiercią. Całe to okropne gówno rozpoczęło się około godziny 14:30. W tamtym momencie zadzwonił do żony i powiedział, że jedzie zatankować motocykl i odwiedzić swojego wnuka. Natomiast nigdy tego wnuka jednak nie odwiedził. Jego telefon był wyłączony do godziny 18. Siergiej po prostu zniknął, wyparował. Jego żona była zaniepokojona tym faktem, ale na Ukrainie to działa tak, że osobę zaginioną uznaje się za zaginioną dopiero po 72 godzinach od ostatniego widzenia tej osoby. Wobec tego wówczas ciężko było zawiadomić policję. Dopiero 4 dni później odnaleziono jego okaleczone ciało w pobliżu wysypiska śmieci. Sam fakt, iż ta zbrodnia została nagrana, przez większość czasu był nieznany. Aż do rozprawy 29 października 2008 roku, kiedy nagranie zostało włączone na rozprawie i stało się niepodważalnym dowodem. Następnie w nieznanych okolicznościach 4 grudnia 2008 roku film przedstawiający zabójstwo Siergieja wyciekł do internetu i pojawił się na pewnym serwisie z filmami na G w internecie. Po wielu latach ten film dołączył do tych wszystkich okropnych, szokujących filmów, które latają po internecie i po dziś dzień jest znany jako Three Guys One Hammer. Tylko że sprawa tego filmu jest o wiele bardziej okropna, niżeli pozostałych, które są po prostu głupie i obrzydliwe. Bo z tym filmem łączy się jeden wielki ciąg następujących po sobie tragedii, które naprawdę miały miejsce. I szczerze jest to okropne, że akurat ten film zyskał taką popularność i stał się tym, czym jest teraz. Jeżeli bylibyście tym zainteresowani, telefony, a także komputery osobiste podejrzanych zawierały wiele innych podobnych nagrań. Tylko że Three Guys One Hammer jako jedyny wyciekł do internetu. Co niektóre zdjęcia przedstawiające pewne zdarzenia, w których ci brali udział, także wyciekły do internetu i są ogólnie znane, jeżeli chodzi o tą sprawę. Wiąże się z tym wszystkim jeszcze jedna okropna rzecz, ponieważ podejrzani byli również w posiadaniu zdjęć przedstawiających ich udział w pogrzebach ofiar. Między innymi były tam zdjęcia, gdzie ci uśmiechnięci pokazują środkowy palec w kierunku nagrobków lub trumien. I o kolejnych obrzydlistwach mógłbym dalej tutaj mówić, ale naprawdę nie chcę, bo myślę, że powiedziałem już wystarczająco.
To jest jedna z absolutnie najgorszych spraw, jakie kiedykolwiek zaistniały w internecie i absolutnie nie powinny były zaistnieć. To jest coś naprawdę okropnego i mam nadzieję, że więcej coś takiego nigdy więcej miejsca mieć nie będzie. No i okej, w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Dzisiaj trochę poważniej, bez żartów i całej tej otoczki, ponieważ temat był dość poważny i nie chciałem tego tworzyć właśnie w takiej konwencji, ale myślę, że materiał wyszedł spoko i czekaliście na coś takiego. Tymczasem w swoim końcu zapraszam was jeszcze do mojego Instagrama, TikToka i Spotify'a. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A my tymczasem słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się, mówi do Osmodar. Siemanko, cześć.